Cześć, Tomek Dobosz, Gambit TV z tej strony. Witam w kolejnej wideorecenzji. Dzisiaj chcę Wam pokazać dodatek do jednej z moich ulubionych gier polegających na wbijaniu sobie noża w plecy i ogólnym hejcie. Spartacus, The Shadow of Death. Drugi mały dodatek do gry Spartacus, The Game of Blood and Treachery. Od wydawnictwa Gale Force 9 serdecznie dziękuję za podesłanie mi tego pudełeczka do recenzji. Co dostajemy w środku? W środku dostajemy nowy dom, dostajemy mnóstwo nowych kart i trzy figurki. Czy ten dodatek wkomponuje się ładnie w całą grę? Czy ma jakikolwiek sens? No, zaraz Wam go pokrótce pokażę, a potem spróbuję odpowiedzieć na to i na inne pytania. To co, lecimy. Ok, zacznijmy od nowego domu, który dostajemy w dodatku. Jest to dom Calavius. Dwie bardzo fajne zdolności. Pierwsza to Eye of the Magistrate, czy Oko Magistratu. Pozwala ona Calaviusowi wyłączyć zdolność specjalną innego domu na czas fazy intrygi. Ale jak oczywiście domyślacie się, zdolności specjalne można odpalać tylko w swojej turze intryg, więc Calavius i jego oko magistratu działają fajnie, o ile są w miarę wcześniej w rundzie. Tak? No bo jeżeli jesteśmy ostatni, to nie mamy co komu wyłączać już, bo po nas nikt nie gra. Natomiast jeżeli Calavius był hostem, był pierwszym graczem, no to po prostu wskazuje inny dom i wyłącza jego jakąś zdolność specjalną. Wtedy jest naprawdę nieźle. No i druga zdolność pasywna, Bring Rivals to Heal, która pozwala na zdobycie punktu wpływu, punktu influence za każdym razem, kiedy inny dominus, który ma token hosta, utraci w jakiś sposób jeden lub więcej punktów influence. Bardzo fajne, bardzo silne, co ciekawe, chociaż no, nie zawsze jesteśmy w stanie to odpalić. No dobra, to był nowy dom. A jakie są nowe karty? Ok, na początek pokażę Wam nowy typ kart, jaki pojawił się w dodatku. Są to karty Festival. Nowy kolor, ale nie do końca taka super nowość. Znaczy jest super nowość, ok, przepraszam. Jest super nowość. Karty Festival są to oczywiście karty intryg, więc dostajemy je w fazie intryg, ale możemy je zagrać dopiero w momencie, kiedy został już wybrany host i ma on zamiar zapraszać ludzi do walki. Te karty Festival zagrywamy w tym właśnie momencie. Zagrywane są one jako reakcja, czyli podlegają tym samym zasadom, co te czerwone karty, więc nie można łączyć influenza z innymi graczami, nie można ich niszczyć strażnikami itd., itd., ale już Feud Jupitera jak najbardziej coś takiego zatrzyma. I co robi Festival? Festival mówi, czy host musi, bądź czy też host może zadeklarować walkę primus, czyli dwóch na dwóch. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że festiwal, zagranie karty festiwal znosi ten wymóg posiadania 10 punktów wpływu, aby móc odpalić primus. Więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Fajnie zwiększa liczbę tych walk dwóch na dwóch w trakcie gry. Co więcej, jeżeli primus dojdzie do skutku, to ma on specjalne zasady. Na przykład tutaj, zobaczcie, jest Agnolia, Festival Janusa. Jeżeli primus dojdzie do skutku, to host zaprasza tylko dwóch graczy, a ci gracze muszą wystawić, jeżeli się zgodzą wziąć w tym udział, muszą wystawić drużynę. A drużyna składa się z jednego gladiatora i jednego niewolnika. Bardzo, bardzo fajna sprawa. A tutaj następny. Jeżeli primus się odbędzie, ty, czyli osoba, która zagrała tę kartę, dostaje 8 sztuk złota. Super rzecz. A tutaj raz w czasie primusa zamiast atakować, każdy dominus może zamienić walczącego z innym swoim gladiatorem bądź niewolnikiem. Rewelacyjna sprawa. Festiwale nie dość, że zwiększają liczbę primusów w trakcie gry, to jeszcze
robią niezłe jaja podczas tych walk. Ale zobaczmy, jakie karty jeszcze mamy w dodatku. Mamy też nowe reakcje i nowe karty skim, które dotykają nowej mechaniki pokazanej w tym dodatku. Nie chodzi mi o festiwal, chodzi mi o boost. To jest mechanika, która była już zaznaczona w poprzednim dodatku. Mieliśmy tam takiego gladiatora, którego można było kupić i który przychodził już z favorem, z tokenem favor, który mówił, a jestem taki świetny, w ogóle the best. Te tokeny robią mniej więcej to samo. Te karty dają nam możliwość zagrywania tych tokenów na naszych gladiatorów. Co robi token Boast? On jakby przywiązuje nas do gladiatora, na którego go zagraliśmy. Nie można takiego gladiatora sprzedać. On jest nasz, tak? Po prostu my się sami nie możemy go pozbyć. Zagranie takiego tokena z karty daje zwykle jakieś profity. Na przykład razem z takim tokenem kładziemy 2 żetony favor. Albo dostajemy 8 zł, albo robimy różne inne dziwne rzeczy. Natomiast jest posiadanie takiego żetonu bywa czasami niebezpieczne, ponieważ no my się chełpimy naszym zawodnikiem, że on jest taki rewelacyjny, tak i w ogóle. No i teraz tak, jeżeli zawodnik z takim tokenem wygra walkę, no to udowadniamy wszystkim niedowiarkom, że on faktycznie jest the beściak. I wtedy taki token boast spada z zawodnika, on jest uznany, już wszyscy wiedzą, że on jest the beściak, możemy go już wtedy sprzedać, jest luzik. Tak? Natomiast jeżeli zawodnik z tym żetonem przegra walkę, no to wszyscy widzą, że nasze słowo nie warte jest powietrza wydychanego w trakcie jego wypowiadania. I co prawda zawodnik traci ten żeton boastu, czyli traci te przechwałki jakby, ale my tracimy 2 punkty wpływów, 2 punkty influence za to, że gadaliśmy po prostu bzdury. Świetna mechanika i świetne też karty, one naprawdę dają dużo, dużo możliwości. Nie będę wam pokazywał dokładnie, jakie to są karty, ale pewnie już coś tam widzieliście. No dobra, przejdziemy teraz do tego, na co czekaliście. Okej, oto mięsko, na które pewnie czekaliście, czyli nowe wersje Teoklesa, Spartacusa i Krixusa z odpowiednimi nowymi figurkami dla tych gladiatorów. Cechy tych 3 postaci są takie, jakie były. Zmieniły się nieco ich zdolności specjalne. Znaczy, Teokles, jak widzicie, w ogóle dostał zdolność specjalną, a właściwie 2 zdolności, które działają tylko w trakcie Primusa. Pierwsza zdolność to taka, że nikt z nim się nie może sprzymierzyć w trakcie Primusa, ma to swoje konsekwencje, a druga jest taka, że w trakcie Primusa, raz w trakcie każdego Primusa, cień śmierci może po prostu zregenerować wszystkie swoje rany. Killerstwo, naprawdę killerstwo. Spartacus i Krixus mają swoje zdolności specjalne główne niezmienione, natomiast mają dorzucone rzeczy związane właśnie z Primusem. Spartacus, jeżeli drużyna Spartacusa wygra w Primusie, to podwaja się wszelkie zakłady, natomiast Krixus w Primusie jest w stanie blokować nie tylko to, na co leci na niego, ale również ciosy, które spadają na jego towarzysza u jego boku. Znaczy, oczywiście ten towarzysz musi być faktycznie tuż przy nim, a nie po drugiej stronie areny, bo inaczej jak Krixus mógłby to zablokować. Ale to właśnie nowe wersje tej trójki gladiatorów. Naprawdę, naprawdę mocne. No dobra, co ja mogę wam powiedzieć, słuchajcie. Sami wiecie, że uwielbiam grę Spartacus z Game of Blood and Treachery. No i ten dodatek doskonale trafia w moje gusta. Doskonale trafia w to, co lubię w tej grze. Doskonale tę grę według mnie rozszerza. Świetne nowe karty, świetna nowa mechanika festiwali, Primus częściej, Primus ze zmienionymi zasadami, kapitalna rzecz. Nowa mechanika Boast, świetna zabawa, naprawdę niesamowite rzeczy z tego mogą wychodzić. Nowy dom, jak najbardziej ok, fajnie się w to wszystko wpasowuje. Co prawda on dostaje swoich nowych, znaczy mamy dodatkowe
monety dodatkowe, karty startowe gladiatorów i niewolników, nowych strażników, tak? Jakbyśmy byli przygotowani do gry w 7 osób, ale nie polecam, przynajmniej początkującym Spartakusa, nie polecam 7-osobowej rozgrywki, bo to może was zabić, po prostu. Jeżeli jesteście super fanami i zawsze na tak, nie boli was godzinna, kilkugodzinna rozgrywka, możecie próbować. Jeżeli nie, dajcie sobie spokój, grajcie w 4, w 5 max, tak? W 6 też nie bardzo polecam. No i oczywiście mięcho, tak? Nowe karty gladiatorów. Andy Whitfield w końcu na fotce Spartakusa. Rewelacyjna sprawa. Czekaliśmy do drugiego dodatku, aby zobaczyć Andy'ego, świętej pamięci, nieodżałowanego Andy'ego Whitfielda na karcie Spartakusa. W końcu go mamy. Jedyną rzeczą, do jakiej się przyczepię w tym dodatku, są te figurki. One są śliczne, tak. Teokles nawet ma sznyty takie porobione. One są śliczne, ale to są tylko ozdobniki. One są zupełnie w tym dodatku niepotrzebne. Jedyne, co tak naprawdę robią, oprócz tego, że cieszą oko, to podnoszą jego cenę. A to jest bez sensu. Dlaczego? No bo słuchajcie, dwa pytania, dwie odpowiedzi. Czy żałowałbym kasy wydanej na Shadow of Death? Jak już pewnie się domyśliliście, nie. Ja znalazłem ten dodatek w cenie od 99 do 109 zł. Każda ta cena jest dla mnie do przełknięcia, bo uwielbiam Spartakusa, uwielbiam i uwielbiam to, co ten dodatek daje, ale gdyby nie te figurki, które są tylko dodatkiem wizualnym, one cieszą oko i jakąś estetykę graczy, to ten dodatek pewnie spokojnie mógłby kosztować 70 zł. Bez pudła i to spokojnie by można było kupić za tę cenę jeszcze bardziej same te karty i żetony i dom, tak, ten karton. A to po prostu tylko nam podnosi cenę. Of course, jasne, fajne rzeczy, super, ale moglibyśmy się bez nich obyć. A moja ocena tego dodatku? No tak, nie? Znaczy, to będzie 8. Nie wyobrażam sobie teraz grania w Spartakusa bez tych kart, bez tych mechanik. To jest świetna rzecz, naprawdę. To nie jest tylko więcej kart, które już były. To jest więcej kart i więcej nowych rzeczy, które zmieniają sposób grania w Spartakusa. Świetna, świetna sprawa. Naprawdę dobra robota, tylko mogło być bez figur. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję wam za to, że dalej mnie oglądacie, że ze mną jesteście na tym kanale. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale, grajcie w Spartakusa, bo to fajna gra. I do zobaczenia w następnej wideorecenzji. Trzymajcie się.